Antek był w zarządzie prezydenta miasta Pruszkowa. Ten odcinek mniej więcej odtąd, kawałek za Pomocową, przebudowywaliśmy z RID-em my. A zatem tutaj była i jest droga. Ta droga pozostawała w zarządzie prezydenta miasta Pruszkowa. Przyjmujemy zarząd nad tą drogą, nad tym odcinkiem ulicy Mirzyzmińskiej-Sygietyńskiej i nad tym odcinkiem przebudowanej ulicy Mirzyzmińskiej-Sygietyńskiej w dotychczas istniejącym śladzie po delikatnej rozbudowie, uzupełnieniu o ciąg pieszo-rowerowy, po to, żeby wybudowany odcinek ulicy Sienkiewicza i nasz nowo wybudowany łącznik tworzył jedną spójną całość drogi powiatowej, łącząc drogę powiatową 3143W od ronda na ulicy Goguli Kwińskiego do drogi wojewódzkiej 719. Żeby nie było takiej sytuacji, że w pewnym momencie droga powiatowa urywa się i traci całą ciągłość, pozostając w zarządzie innego powiatu. Zamykam dyskusję, poddaję w takim razie pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Mielizimickiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie do kategorii dróg powiatowych. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie w programie sesji. Za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zwiększenia odcinka drogi ulicy Mielizimickiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie do kategorii dróg powiatowych została podjęta. Bardzo dziękuję. Zamykam punkt 10. Przechodzimy do punktu 11. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 3143 w Pruszkowie. Poproszę pana starostę. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ta uchwała ściśle jest związana z poprzednią, skoro decyzją Państwa przejęliśmy zarząd nad fragmentem ulicy Mierzyzimińskiej i Sygietyńskiej, tym samym możemy ustanowić nowy przebieg drogi powiatowej 3143W. Takie konsultacje podjęliśmy z Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim, który wydał pozytywną opinię w tym zakresie, żeby nadać nowy przebieg całej drodze, konstytuując przebieg od wspomnianego przeze mnie przed chwilą ronda z ulicą Gorbulickiego. Możemy prosić o załącznik papowy do tej uchwały. Tak. Ten załącznik papowy pozostawia istniejący przebieg drogi w ulicy Staszica, później przebieg ulicy Sienkiewicza do nowo wybudowanego odcinka łącznika, który w zeszłym roku był przedmiotem naszej inwestycji i ulica Mierzyzimińskiej i Sygietyńskiej przejęta przez nas. Tym sposobem uzyskujemy ciągłość drogi 3143 na wspomnianym przeze mnie odcinku, tego dotyczy ta uchwała. Bardzo dziękuję. Proszę, poproszę pana przewodniczącego Jana Smolta o opinię Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, raport. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosów było za, brak głosów przeciwnych i 2 głosy wstrzymujące się. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos lub zadać pytanie? Proszę bardzo, pani Aurelia Zalewska. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam spytać, czy powieść przekazuje tak jak powiedziałem na komisji, Państwo oczywiście potwierdzam, że przekazanie dróg jest dość złożonym procesem, i negocjujemy przekazanie też innych dróg w postaci tego. Ale jak przykład, to ja wspomniał wcześniej pan radny Wilosław, przekazaliśmy w zeszłym roku ulicę Żmigichowską w odcinku 1200 metrów zarząd prezydenta, znaczy Mierzyzimińskiej i Sygietyńskiej. Prowadzimy rozmowy w zakresie przekazania ciągu ulicy Sadowej. Jest to złożony proces.
zastosować uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 3143 w Pruszkowie. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie i wykonanie sesji.